O fundamentach rodziny mówiono dziś na konferencji, która odbyła się w ramach kampanii Obudź się. Jest to kampania skierowana przeciwko uzależnieniom, którą już realizujemy wspólnie z władzami miasta po raz czwarty. Dotyczy zachowań prozdrowotnych i promowania aktywnego spędzania czasu wolnego. Nie chcemy mówić o uzależnieniach wprost, ale chcemy promować właściwe, prozdrowotne, prorodzinne zachowania naszej młodzieży i społeczności lokalnej. Na konferencji uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, co świadczy o normalności rodziny. Co to znaczy rodzina normalna, prawda? Bardzo często mówimy, a gdyby pochodził z normalnej rodziny, to nie robiłby tego czy owego. Ale co to znaczy w dzisiejszym świecie normalna rodzina? Jaka ona jest, jaki jest jej model i w jaki sposób właściwie przekazuje te podstawowe wartości i normy? Zgromadzeni na konferencji eksperci, mówiąc o rodzinie, przedstawiali ją m.in. w perspektywie socjologicznej, filozoficznej czy kulturowej. Prowadzący konferencję dr Jacek Kurzępa zaznaczył, że współczesny świat stawia wiele wyzwań wszystkim członkom rodziny. Uczestnicy mogli zabrać udział w dyskusji, opowiadając o rozmaitych strategiach i sposobach samoradzenia sobie w sytuacjach trudnych, na przykład gdy dopada mnie ubóstwo, gdy pojawia się sytuacja, w której dziecko zadaje mi trudne pytania dotyczące tego, do jakiej szkoły mam pójść dalej, co w przyszłości mam z sobą zrobić, bo dzisiaj świat stawia przed nami tak wiele pytań, co do których nie tylko dzieci, ale również i dorośli czasami mają kłopoty z wysnuciem jakichś sensownych odpowiedzi. Dzisiejsza konferencja nie kończy bynajmniej kampanii Obudź się. Będzie ona trwać nadal. Zmierza ona do ogólnie ujmowanego zdrowia psychicznego społeczeństwa, to znaczy ku temu, żeby zarówno omijać rafy związane z uzależnieniami, jak również omijać przestrzenie dysfunkcji społecznych, chociażby dysfunkcji w łonie rodziny własnej. W konferencji Fundamenty Rodziny udział wzięli przedstawiciele świata nauki, policji i medycyny oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin. Pomysł na głośne czytanie w Gorzowskiej Bibliotece powstał dzięki akcji Cała Polska czyta dzieciom. Jak mówi Irena Koźmińska, człowiek nie rodzi się czytelnikiem, tę potrzebę trzeba w nim wykształcić. W myśl tej idei od 2004 roku w filii numer 14 Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej znani gorzowianie czytają bajki dzieciom. Do współpracy zaprosiliśmy tutaj nasze pobliskie trzy przedszkola. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Zawsze jest to miłe spotkanie i dla osoby czytającej, która potem krótko rozmawia z dziećmi na temat przeczytanej bajki. I dzieci bardzo chętnie włączają się w tą dyskusję, opowiadają wrażenia, opowiadają o bohaterach, o przygodach, które poznały podczas czytania bajki. W Bibliotece Koszałka Opałka bajki dzieciom czytali już między innymi redaktor naczelna Ziemi Gorzowskiej Hanna Kaup, dyrektor Teatru imienia Juliusza Osterwy Jan Tomaszewicz oraz prezydent miasta Tadeusz Jędrzejczak. W tym miesiącu pani Ewa Pikula zaprosiła księdza prałata Witolda Andrzejewskiego. Ksiądz prałat był bardzo otwarty na tę propozycję, z tym, że jest bardzo zajętym człowiekiem. Troszeczkę to trwało, zanim udało się ustalić termin naszego głośnego czytania. Pomimo wielu obowiązków ksiądz prałat znalazł czas na włączenie się do akcji Gorzowianie dzieciom i przyjechał do biblioteki, aby spędzić czas z najmłodszymi. Rzadko teraz mam do czynienia z dziecięcą widownią. Ja już nawet kazań do dzieci nie mówię, bo już jestem trochę za stary, to już młodzi to lepiej robią ode mnie. Dlatego z dużą przyjemnością, aczkolwiek i z dużą tremą czytałem dzieciom. To jest trudniejsza widownia niż dorośli. Kwa, kwa! Powitała drugie. Z radością i dumą obserwowała, jak pojawia się trzecie, czwarte, a później piąte, szóste i dziesiąte. Czekała, aż pęknie siódme, ostatnie. Było większe od pozostałych. Myślała więc, że wykluje się z niego wyjątkowo dorodny maluch. Maluchy wsłuchiwały się w głęboki głos księdza prałata, który czytał im historię brzydkiego kaczątka. Ksiądz prałat, który w przeszłości był aktorem w gorzowskim teatrze, z przyjemnością wspomina swoje doświadczenia z najmłodszą publicznością. Myśmy bardzo często grali bajki. No, to były nawet słynne te bajki, które graliśmy u nas, to nawet widownia dorosła przychodziła z przyjemnością na nasze bajki, które były rzeczywiście bardzo ciekawymi scenizacjami i rzeczywiście dużo takich radosnych rzeczy się działy. To była zawsze najszczersza widownia dzieciaki. Reagowały spontanicznie, mówiły wszystko szczerze. Także pamiętam, kiedyś kolega grający myśliwego w Królewnie Śnieżce dobrze powiedział. Tak,
kiedy królewna Śnieżka się gdzieś tam ukrywała, on ją ganiał, taki zły myśliwy był. Nagle pyta dzieci, gdzie ona jest. No te dzieci oczywiście oszukiwały go, ganiały po scenie, ale jeden kiedyś na jakimś spektaklu znalazł się, nie wiem, czy to był prawdomówny, czy donosiciel, i powiedział prawdę, więc oczywiście kolega musiał ogłuchnąć, udając, że tego nie usłyszał. Natomiast bileterzy rzucili się ratować tego chłopca, ponieważ był już opluty, był podrapany i ubranko miał podarte. Wyrwali go z rąk. Myślę, że do końca życia już wiedział, że nie należy donosić. Także równocześnie dobra i nauka społeczna. Także dzieci były zawsze znakomitą widownią. Nie dało się ich oszukać. Bo reagowały spontanicznie i zawsze prawdziwie. Żeby tak zgrabnie poruszać się na lodowisku, trzeba mieć wieloletnią praktykę. 8-letnia Magda ma na nogach łyżwy po raz pierwszy. Dziś kibicuje jej babcia i młodszy brat. Uczę się dopiero. Dzieci z klas 1-3 nie mają lekcji WF-u. W tych godzinach nauczyciele prowadzą zajęcia rekreacyjne. Nauka jazdy na łyżwach jest dla nich przede wszystkim okazją do rozruszania się. Taka forma spędzenia czasu podczas lekcji WF-u jest bardzo piękna i wskazana, bo to jest tak, inny ruch w innym obiekcie, pokazuje się młodzieży szersze spektrum wychowania fizycznego. A jeżeli chodzi o młodzież, no teraz miałem 3 grupy, w przyszłym tygodniu kończę ten pierwszy taki kurs, możemy powiedzieć, nauki jazdy na łyżwach, to jeżeli ja widzę uśmiechnięte buzie po upadku, po jakimś tam lekkim sińcu i ich zachwyty, ja to tak odbieram, no to jestem zadowolony. Pieniądze pozyskane na naukę jazdy są oszczędnościami z puli przeznaczonej na naukę pływania 8-latków. Pomysł jest nowatorski, ale niewątpliwie trafiony. Jeżeli młodzieniec złapie bakcyla, to na pewno będzie chciał przyjść na to lodowisko, a powiem szczerze, że byłem nieraz na tym lodowisku, bo jest sama grupa młodzieży naszej, przyprowadzają i nauczyciele ze szkoły, i bardzo dużo rodziców. Rodzice są zadowoleni, dzieci też, także chyba strzeliliśmy się w to, co trzeba. A bakcyla załapały na pewno, bo na kurs chodzić chce coraz więcej trzecioklasistów. Nauka jazdy na łyżwach potrwa do wiosny. Otwieram pierwszą sesję Rady Miasta Gorzowa 5. kadencji lat 2006-2010. Tymi słowami kolejną kadencję Rady Miasta zainaugurował Roman Bukartyk. Po raz pierwszy od 12 lat Rada zdominowana jest przez polityków z prawej strony sceny politycznej. Dwa prawicowe kluby, Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, mają łącznie 15 radnych. Nie jest wcale jednak powiedziane, że utworzą one koalicję, mimo że przed wyborami przedstawiciele obu ugrupowań wiele o tym mówili. Niestety tradycja już wskazuje na to, że prawicowe kluby nie potrafią się porozumieć, nie potrafią stworzyć silnej jednej koalicji i najprawdopodobniej wygląda wszystko i wskazuje na to, że Platforma Obywatelska będzie szukała sojuszu. Sojusz na Lewicy Demokratycznej z Lewicą. To, że o stworzenie prawicowej koalicji w Radzie Miasta może być trudno, pokazał wybór przewodniczącego Rady. Oba prawicowe ugrupowania najwyraźniej nie potrafiły dogadać się co do wystawienia wspólnego kandydata, zatem w szranki stanęli Arkadiusz Marcinkiewicz z PiS-u i Robert Surowiec z Platformy. W tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 12 do 11 zwyciężył Robert Surowiec i to on został nowym przewodniczącym Rady. Jesteśmy nowymi ludźmi i to dobrze, dlatego że poprzednia Rada składała się z ludzi, którzy byli radnymi wcześniej. I czas najwyższy tutaj zmienić. Czas najwyższy, żebyśmy wprowadzili pewne nieco inne standardy i to będziemy robili. Nowy przewodniczący w dużej mierze został wybrany głosami Lewicy, która w porównaniu do poprzedniej kadencji nie stanowi już większości w Radzie. Będziemy chcieli konstruktywnie działać, realizować na miarę możliwości program rozwoju miasta w oparciu o te najważniejsze priorytety rozwojowe. Będziemy chcieli po prostu wypełniać nasze zobowiązania wobec wyborców w sposób możliwie jak najlepszy, w kontakcie z wyborcami, sami w konsultacji z nimi. W większości w Radzie nie ma także prezydent, który pewny może być zaledwie 4 radnych, którzy weszli z jego komitetu wyborczego. Bardzo mi trudno jest określić, jak będziemy pomagać w realizacji zamierzeń, chociaż te zamierzenia były bardzo precyzyjnie określone. I sądzę, że nie tylko my, ale wszyscy radni, którzy w pewien sposób mają dobro Gorzowa i realizacji celów tych określonych, będą w tym głosować. Nową Radę Miasta czeka wiele pracy i to od zaraz. Mamy prośbę do radnych, ażeby powołali jak najszybciej komisję budżetu, ażeby można było
przyjąć do budżetu miasta środki PFRON-owskie, które dostaliśmy już po ukończeniu kadencji poprzedniej rady i dostać środki finansowe na stypendia dla studentów i dla uczniów. Dlatego będziemy prosili się radę, żeby jak najszybciej powołała komisję budżetu, nawet tymczasową, tylko na ten tydzień, kiedy te środki zostaną zaopiniowane. Piąta kadencja Rady Miasta z pewnością będzie różniła się od poprzedniej. Najważniejsze jednak, żeby nowi radni kierowali się przede wszystkim interesem naszego miasta. Wszystko tonie w ciemnościach kryzysu. Wtedy dzieci światłości zapalają gwiazdy. Takie światło codziennie zapala kilka tysięcy ludzi, którzy z chęcią pomagają innym. Tak jak Stefania Hejmanowska, która od 12 lat prowadzi warsztat terapii zajęciowej, tym samym pomaga niepełnosprawnym. Te sprawy zawsze mi bardzo leżały na sercu. Mogę śmiało powiedzieć, że od najmłodszych lat. Także uważam, że ta pomoc wynika tak natychmiastowo, jak człowiek widzi, że jest ta pomoc potrzebna, to się nawet nie zastanawia nad tym. Trzeba pomóc i koniec. W Polsce jest coraz więcej chętnych do niesienia pomocy innym, a potrzebują jej nie tylko niepełnosprawni, ale wszyscy, którzy nie radzą sobie sami. Począwszy od dzieci, a skończywszy na osobach starszych, mających spory bagaż, niestety, tych złych doświadczeń. Doceniamy ludzi, którzy działają na rzecz ludzi, którzy pomocy potrzebują. Ta sfera ubóstwa, sfera wykluczenia w społeczeństwie polskim jest bardzo duża i dobrze są ludzie, którzy oprócz tego, że pracują zawodowo, też społecznie robią te rzeczy, które są bardzo potrzebne. Do komisji konkursowej wpłynęło 25 wniosków z całego województwa lubuskiego. Nagrody przyznawane były w 4 kategoriach: wydarzenie roku, przyjaciel roku, działania na rzecz środowiska lokalnego oraz szczególne osiągnięcia. W tej edycji konkursu społecznikami zostali Zofia Milcarek, dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie-Odrzańskim, Grażyna Kłysz, dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Kostrzynie, Hanna Witkowska, emerytowany lekarz medycyny i pediatra oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna w Gorzowie. Społecznik to taki człowiek, który nie wymaga splendoru, nie wymaga pochwał, nie wymaga nagród, ale nie powiem, jest to miłe. Wszyscy nagrodzeni otrzymali statuetkę latarenki, symbol społeczników. Wykonali ją podopieczni Domu Opieki Społecznej w Rokitnie. Taki obrazek to już codzienność. Od wielu miesięcy most lubuski jest jedyną w mieście przeprawą drogową przez Wartę. Nie dziwi zatem, że ruch w tym miejscu jest wzmożony. Wszystko oczywiście z powodu remontu mostu staromiejskiego. Prace na nim i wokół niego niezmiennie wywołują zainteresowanie gorzowian. Roboty to jest bardzo dużo, tylko przy tej rozbiórce było. Tak jakoś wydawało się, że bardzo słabo ta rozbiórka idzie, no ale teraz to widać naprawdę, że... No, widocznie nie szło szybciej to zrobić. Most miał być oddany do użytku właśnie w listopadzie. Takie przynajmniej były zapewnienia. Jednak problemy na początku inwestycji doprowadziły do kilkumiesięcznego opóźnienia. Opóźnienia nie da się nadrobić z uwagi na charakter pracy, który pozostanie do wykonania w okresach wymagających właściwej pogody i właściwych warunków klimatycznych. W tym roku zaplanowano, że przed zimą, przed nastaniem złych warunków pogodowych, chcemy zalać płytę żelbetową tego mostu. I na tym musimy skończyć, ponieważ zima jest nieprzewidywalna, a na tej zalanej powierzchni mostu pozostaną roboty wymagające właśnie pogody tak jak dzisiaj, albo jeszcze bardziej ciepłej. Te prace to kładzenie warstw izolacyjnych i mas bitumicznych. Dobrze pracuje, tylko za krótko mi się wydaje. Powinni na 2 zmiany, na 3 zmiany pracować i dotrzymali może by terminu. Ostateczny termin zakończenia przebudowy mostu staromiejskiego przesunięto na czerwiec przyszłego roku. Ustalony nowy termin oddania mostu do eksploatacji to jest koniec czerwca przyszłego roku. Naturalnie możemy dzisiaj się spierać, czy będzie to, powiedzmy sobie, tydzień czy dwa wcześniej. Wszystko zależeć będzie od pogody, bo musimy wówczas robić, kiedy warunki klimatyczne pozwolą na to, żeby zgodnie z technologiami robót wszystkie elementy wykonać. Nie możemy po prostu wykonywać na siłę w sytuacji, kiedy za rok, dwa może po prostu wystąpić jakieś problemy eksploatacyjne. Gorzowskich kierowców, którzy zechcą przejechać przez Wartę, czeka zatem jeszcze przynajmniej pół roku korków i nerwów.
Nowym starostą gorzowskim został Józef Kruczkowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który dotychczas piastował stanowisko wójta Kłodawy. Nowy starosta w samorządzie pracuje od 1989 roku. Sądzę, że trzeba około miesiąca czasu, żeby zarówno ja, jak i nowo powołany zarząd, żebyśmy mogli określić, jakie zadania będą priorytetowe i jak zamierzamy ustawić funkcjonowanie starostwa, zarówno pod względem formalno-organizacyjnym, ale także pod względem inwestycyjnym, żeby również starostwo, mimo w tej chwili relatywnie złej kondycji finansowej i dość dużego zadłużenia, żeby mogło wygenerować środki własne na to, żebyśmy mogli wykonać niezbędne przedsięwzięcia inwestycyjne. Józef Kruczkowski duży nacisk chce położyć na utrzymanie i remonty dróg powiatowych. W pierwszym rzędzie chce jednak zająć się sprawą szpitala w Kostrzynie. Priorytetem, który muszę ja osobiście się zająć, jak również myślę podległe komórki, to jest sprawa szpitala kostrzyńskiego. Otrzymaliśmy pismo akurat z Ministerstwa Finansów, które nam odmówiło pożyczki pozwalające na restrukturyzację szpitala. Myślę, że traktuję to jako, powiedzmy, no, pierwszy ważny krok i pierwsze ważne przedsięwzięcie, które musimy podjąć. Prawdopodobnie będziemy musieli nawiązać z powrotem rozmowy z ministerstwem, ażeby jednak uzyskać tą pożyczkę. Józef Kruczkowski został starostą gorzowskim głosami 13 radnych Rady Powiatu. Wicestarostą został Grzegorz Tomczak z PiSu, zaś przewodniczącym Rady Powiatu Ryszard Iliaszewicz z klubu Razem dla Powiatu. Dzieci gremialnie zaproponują panu w zamian za to zjedzenie cytryny. Ten kierowca przekroczył prędkość o 21 km. Według taryfikatora zapłaciłby od 100 do 200 zł mandatu i zostałby pozbawiony 4 punktów karnych. Dziś karą było zjedzenie cytryny i nie wystarczyły takie tłumaczenia. Przy szkołach, przy miejscach publicznych, gdzie jest znak, to jest szczególnie uczulony, bo sam pisałem pismo do milicji, żeby ograniczyć szybkość. I mam pismo na to, które pisałem, a dokładnie powiem, dokładnie w upowie, bo ja tam 37 lat pisałem do milicji, żeby ograniczyć szybko na dany temat. I sam jestem, przestrzegam to, no ale czasami noga gdzieś tam troszeczkę się obróci, czy jak trochę czym przyjedzie, ale w granicach takiej dozwolonej szybkości, żeby mógł szybko zatrzymać się. W dzisiejszej akcji wzięły udział również dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych. Były mniej pobłażliwe niż gorzowska drogówka. Kierowców ten zatrzymujemy i częstujemy cytryną albo cukierkiem. I więcej kierowców zasłużyło na cytrynę czy na cukierka? Na cytrynę. A dlaczego? No bo przekroczyło prędkość. Ci, którzy jadą za szybko, to dajemy im cytrynę, a ci, którzy dobrze, dostają od nas buźki i cukierka. Cukierkiem za prawidłową jazdę nagrodzony został ten kierowca. Dzieci na pamiątkę podarowały mu również specjalnie przygotowaną na tę okazję naklejkę. Jeżdżę 3 lata i dopiero to jest moja druga kontrola. No bez wypadku, jak na razie, na moje szczęście no i innych osób. Niestety nie każdy wsiada za kierownicę z tak trzeźwym rozumem, a głupota kierujących odbija się głównie na najmłodszych użytkownikach dróg. Dzieci to najczęstsze ofiary wypadków drogowych, szczególnie podczas wakacji, gdy pozostawione same sobie bawią się na ulicy. Jak zaczynają się wakacje, dzieci są same, pozostawione jakby w domu bez opieki, więc biegają po ulicach. No w tej chwili to też jest bardzo ważne, bo już jest szybko zmrok, dzieci wracają w zasadzie po ciemku do domu, więc myślę, że to dzisiaj też da jakiś dobry początek tego, że dzieci zachowają szczególną ostrożność o zmierzchu, no ponieważ też one zostają przy okazji pouczone o tym, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drodze. Dzisiejsza akcja ma uświadomić kierowcom ich codzienne błędy, a jak się okazuje, ich lista jest długa. Dla nas podstawowym błędem jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz nieprawidłowe wyprzedzanie. Zaczyna się okres zimowy, dużą uwagę zwracamy też na prawidłowe oświetlenie pojazdu. Po 15 latach przerwy zarząd gorzowskiego oddziału PTTK postanowił wrócić do tradycji wręczania regionalnych odznak turystycznych PTTK Ziemi Gorzowskiej. Historia tych odznak sięga lat 70. XX wieku. Uznaliśmy, że no jest to zły stan rzeczy i warto by było do tematu wrócić, zwłaszcza, że mamy 750-lecie naszego miasta. Nasz region nie jest regionem nieciekawym, jest wprost przeciwnie, bardzo ciekawym. W związku z tym popularyzowanie właśnie poprzez zdobywanie takiej odznaki myślę, że wszystkim przyniosłoby i satysfakcję, i poznanie naszego regionu. Odznaka przyznawana jest w 3 stopniach. 3 stopień to odznaka brązowa, stopień wyżej to odznaka srebrna i stopień najwyższy to odznaka złota. A co trzeba zrobić, aby taką odznakę otrzymać?
Na pierwszy stopień wystarczy odwiedzić 10 miejsc, nie tylko w Gorzowie, a także w okolicach Gorzowa, poznać je, opisać lub sfotografować, a najlepiej jedno i drugie, w czymś, co my nazywamy kroniką, i przynieść tutaj właśnie do oddziału PTK Ziemi Gorzowskiej. My zapoznamy się z tym, potwierdzimy, że rzeczywiście Kowalski był w tych miejscach, widział rzeczy, o których pisze, i wtedy już Kowalski staje się posiadaczem odznaki. Cały wykaz obiektów oraz wszelkie informacje o odznakach można znaleźć na stronie internetowej Gorzowskiego Oddziału PTTK lub bezpośrednio w siedzibie oddziału. Przyszły turysta znajdzie tam także bibliotekę turystyczną, dzięki której dowie się wielu interesujących informacji na temat chociażby obiektów, które należy odwiedzić, aby otrzymać regionalną odznakę turystyczną.